Drogowskazy. Czas na kolejne spotkanie w Drogowskazach. Bardzo cieszę się, że się słyszymy, że mogę Was przywitać, no i że mogę rozpocząć tę dzisiejszą rozmowę. Ja się nazywam Aleksandra Galant, no i zacznę od przywołania słów, które zapewne wielokrotnie słyszeliśmy i w które ja głęboko wierzę. Mianowicie na pewno spotkaliście się z taką przestrogą, twierdzeniem czy poradą, żeby nie oceniać książki po okładce, a człowieka nie oceniać po wyglądzie. No i oczywiście to jest prawda, dlatego że zarówno ludzie, jak i książki często mają piękne i wartościowe wnętrze, którego może być nie widać na pierwszy rzut oka. Ale z drugiej strony jest coś takiego jak pierwsze wrażenie. Nawet osoby nieprzekonane być może jakoś zainteresuje fakt, że nawet Andrzej Sapkowski zwrócił uwagę, że nigdy nie ma drugiej okazji, żeby zrobić pierwsze wrażenie. Co więcej, na to pierwsze wrażenie mamy zaledwie kilkanaście sekund. Naukowcy różnią się tutaj, ale zazwyczaj mówią, że to jest tylko 11 sekund. Na to pierwsze wrażenie składają się nasze słowa, mowa ciała, zachowanie, brzmienie głosu. Słowem jest to bardzo wiele czynników, na które możemy mieć wpływ, które możemy mieć pod kontrolą, no i które możemy w jakiś konkretny sposób zaprezentować. Jak to robić? Czy naprawdę warto to robić? Czym jest etykieta? Dobre maniery, które wydaje mi się, że mamy troszkę społecznie obśmiane, a może raczej niesłusznie. O tym wszystkim mam nadzieję, że opowie dzisiaj Aleksandra Pakuła, która jest trenerką etykiety, założycielką Instytutu Etykiety, a także autorką trzech książek właśnie temu tematowi poświęconych. Olu, bardzo się cieszę, że przyjęłaś zaproszenie i że będziemy dzisiaj rozmawiać. Dzień dobry. Zaczęłam od pierwszego wrażenia, no i może idźmy za ciosem i ten wątek trochę zacznijmy zgłębiać. Mianowicie, czy to jest dobry kierunek, żeby pierwszemu wrażeniu przypisywać tak dużą rolę i tak bardzo zwracać uwagę na to, jakie ono jest? To zupełnie od nas nie zależy. To nie jest tak, że my stwierdzamy, że będziemy zwracali uwagę na pierwsze wrażenie i w ten sposób będziemy postępowali, albo że postanowimy, że nie oceniamy książki po okładce, więc nie będziemy na to zwracali uwagi. To dzieje się w naszej podświadomości, o tym decyduje nasza głowa i jest to skutek ewolucji. Człowiek, by przeżyć i przetrwać przez te tysiące lat, musiał oceniać zagrożenia i też oceniać ludzi, sytuacje, z którymi się spotykał. W związku z tym przez te kilka do kilkunastu sekund musiał zdecydować, czy druga strona jest warta zaufania, kto to jest, czy trzeba się bronić, czy uciekać, czy jakie działania podejmować. Dzisiaj już w tak skrajnych sytuacjach nie jesteśmy często, szczególnie my tutaj w Europie, a mimo to nadal oceniamy w ciągu tych kilkunastu sekund, kto jest po drugiej stronie. Nie ma drugiej okazji, by zrobić pierwsze wrażenie, dlatego warto się postarać. Mówienie sobie, że nie oceniamy książki po okładce, jest oszukiwaniem samych siebie, bo nie bez powodu wydawcy tak dużo czasu poświęcają na dobranie okładki książce. Zostanę jeszcze na moment przy tym, jaki jest mechanizm wywierania i odbierania pierwszego wrażenia, zanim zapytam cię, no, na co możemy zwrócić uwagę i w jaki sposób możemy się prezentować. Czy to pierwsze wrażenie, które ktoś na nas wywrze, naprawdę zostaje z nami później na długo? Czy my przez ten pryzmat kogoś dalej oceniamy? Będę używała tego słowa, dlatego że ja się z tobą zgadzam, że kiedy mówimy, że nie oceniamy, to chyba mijamy się z prawdą. Robimy to, czasami jest to faktycznie niezależne od nas, czasami rzeczywiście moglibyśmy się od tego powstrzymać, ale umówmy się, nie zawsze jest to łatwe. No więc czy to pierwsze wrażenie rzeczywiście może nadawać kierunek całej relacji, czy to zawodowej, czy to prywatnej? Świetnie jest być świadomym, to jest bardzo mocne słowo, być świadomym człowiekiem i wiedzieć, jak działa to pierwsze wrażenie, czyli że nasz mózg może nas oszukać. Dlatego warto być otwartym człowiekiem i później sobie to korygować, ale mimo wszystko w naszej głowie to pierwsze wrażenie zawsze pozostaje i nie bez powodu. Często, gdy relacja trwa już dłużej, w jakichś takich rozmowach pada zdanie zaczynające się od słów: a wiesz co, na początku myślałam, że jesteś. A wiesz co, na początku wydawałaś mi się, a okazuje się, że to nieprawda. Dlatego to pierwsze wrażenie naprawdę bardzo głęboko nam zapada w głowie, ponieważ ono też ma wpływ na nasze dalsze postępowanie. To, jak my się nastawimy do drugiej osoby, to jakie wrażenie wywrze na nas w ciągu tych kilkunastu sekund, będzie taką podstawą do kształtowania naszych dalszych zachowań. Jest w psychologii mnóstwo takich zjawisk, jak na przykład samosprawdzająca się przepowiednia, czy efekt potwierdzenia, które w dużym uproszczeniu polegają na tym, że nasze zachowanie
wywołuje jakiś skutek. Na przykład jesteśmy od razu dla kogoś niemili, w związku z tym on też będzie dla nas niemiły, bo na atak odpowiada atakiem. I często tak jest, powiedzmy, w urzędach. Z jakiegoś powodu oceniamy urzędników często bardzo krytycznie i wchodzimy już załatwić jakąś sprawę, będąc niemiłymi, ze wściekłą miną, z zarzutami. I reakcja jest dokładnie taka sama. Mój partner ma taką wielką zdolność, że zjednuje sobie ludzi w ciągu pierwszych minut i gdy potrzebuje, by coś zostało załatwione, to wysyłam jego, bo ja wiem, że on wszystko załatwi. Przysłowiowego każdego urzędnika i każdą urzędniczkę oczaruje właśnie przez to, jak zachowuje się względem tych osób. On od początku jest uprzejmy, on od początku podchodzi w taki otwarty sposób, więc też jemu w ten sposób odpowiadają. Dlatego pierwsze wrażenie ma ogromny wpływ. Oczywiście ono się składa z wielu elementów. W ciągu kilkunastu sekund nie jesteśmy w stanie racjonalnie sobie zrobić checklisty i zrobić okej, check wygląd, check ton głosu, check jakiś kolejny element, ale rzeczywiście to, jak wyglądamy, nie chodzi o takie dzisiejsze standardy piękna, ale o na przykład schludność, o to, czy ktoś jest do nas podobny, czy jest zupełnie inny, czy znamy ten typ na przykład stroju, bo jest to jakaś subkultura, będzie miało wpływ na to, jak dalej my będziemy reagowali i jak ta relacja może się kształtować. I tu wchodzimy na grunt tego, nad czym możemy panować, na co możemy mieć wpływ, a co jest od nas niezależne. Takie określenie, które dosyć często się pojawia, to to, że ktoś się komuś nie spodobał, że na przykład nie podoba mi się wyraz jego twarzy, on się jakoś podejrzanie uśmiecha. Wydaje mi się, że to może być trudne, żeby przewidzieć to, jak ktoś oceni mój uśmiech, no ale z drugiej strony kwestia postawy ciała, kwestia sposobu, w jaki mówimy, to już jest coś, co wydaje mi się, że możemy regulować, nie wiem, być może mnie poprawisz, no a na koniec jest to, co jest chyba takim najpowszechniejszym skojarzeniem z pierwszym wrażeniem i najprostszym, myślę, że zakorzenionym w nas przez mamy i babcie, które powtarzały, żeby prasować koszulę, żeby czyścić buty, żeby koszula nie wychodziła ze spodni, żeby się uczesać, żeby po prostu być schludnym. To prawda. Na wiele rzeczy nie będziemy mieli wpływu, bo dochodzą na przykład emocje, więc jesteśmy zdenerwowani, ale staramy się uśmiechać, więc uśmiech jest nerwowy, jak sama sytuacja. Często jest to po prostu wpływ całej sytuacji i nastroju panującego, ale możemy zwracać uwagę na to, żeby jednak w miarę albo neutralny, albo pozytywny ten wyraz twarzy mieć. Możemy zwracać uwagę na to, by nie unikać kontaktu wzrokowego. Mamy z tym ogromny problem i pandemia tylko to nasiliła, że boimy się patrzeć ludziom w oczy. I oczywiście są osoby, które ze względu na swoją neuroatypowość unikają kontaktu wzrokowego i na to też musimy być wrażliwi, ale osoby, które nie mają tego typu, nazwijmy to osobowości, psychologowie na pewno mnie poprawią, ale w ten sposób to określę, mogą nad tym presować i zwracać uwagę na to, żeby jednak w te oczy innym osobom patrzeć, a nie unikać patrzenia w oczy. Myślisz, że to jest kwestia kultury tutaj? Bo ja od razu pomyślałam o Skandynawach, że mieszkańcy Skandynawii to są ludzie troszkę wycofani, zdystansowani, którzy niechętnie wchodzą w kontakt, zwłaszcza z obcymi ludźmi. Z drugiej strony my w Europie Środkowo-Wschodniej również dalecy jesteśmy od takiej otwartości, z którą kojarzymy południowców. To prawda i to jest oczywiście kwestia kulturowa. Wystarczy pomyśleć o Slavic Smile. Gdy w Polsce i w ogóle w krajach wschodu ktoś się uśmiecha do siebie na ulicy, to reakcją jest, masz jakiś problem? O co ci chodzi? A gdy jesteś w takiej Hiszpanii, wszyscy się cieszą, witają, czy tak jak w Stanach Zjednoczonych jest dzień dobry, jak się masz do obcego człowieka? Kto w Polsce się pyta, jak się masz do obcego człowieka? Więc to jest kwestia kulturowa. Nie w każdej kulturze wypada patrzeć w oczy, bo jesteś na przykład niżej w hierarchii i nie możesz tego robić. Albo ze względów religijnych, powiedzmy, mężczyźni nie patrzą na kobiety. Także kwestie kulturowe mają ogromne, ogromne znaczenie. To, czy ktoś ma wyprasowaną koszulę, tak jak powiedziałaś, świadczy o tym, czy w ogóle się do tego spotkania przygotował. Czy chciało mu się wziąć tę koszulę i ją po prostu wyprasować, czy chwycił cokolwiek. Widać, że ktoś się postarał. Na rozmowę kwalifikacyjną przychodził, jego CV jest jeszcze bardzo ubogie, musi bazować na tych swoich kompetencjach miękkich, więc wyróżni się na przykład tym, że porządnie uprasuje sobie ubranie i będzie ono bardziej eleganckie, dostosowane do okazji, bo dowie się, zorientuje się, co to jest za firma. Te rzeczy mają znaczenie i jesteśmy w stanie nad nimi chociaż trochę panować. Emocje zawsze biorą górę, dlatego gdy uczymy się takich zasad na początku, to musimy je bardzo mocno kontrolować jak wszystko, ale w pewnym momencie wchodzi nam to w krew. Więc możemy się nauczyć, jak siedzieć i że może takie siedzenie z kostką założoną na kolano nie jest najlepszym pomysłem, gdy jesteśmy w jakiejś formalnej okazji, a możemy to obserwować. Dla przykładu na wielu takich panelach podczas różnych ważnych konferencji biznesowych.
To czasami widać takie zdenerwowanie, że ktoś stara się okazać taką nonszalancję, że jest rozluźniony z jednej strony i właśnie siada w taki sposób, że kostka na kolanie, ale z drugiej strony dłonie są zaciśnięte, zaciśnięte są też usta bardzo mocno, bo jednak się stresuje. Chyba jeszcze przy nagrywaniu żadnych drogowskazów tak bardzo nie pilnowałam, jak się zachowuję. Jednak to, że nasi słuchacze nas nie widzą, może trochę rozluźniająco wpływać. Powiedziałaś o słowie, które wydaje mi się, że będzie się dosyć często pojawiało w trakcie tego spotkania, mianowicie, że to są pewne zasady. I tutaj ja przywołam pytanie, czy raczej taką postawę, która w internecie mam wrażenie, że pojawia się dosyć często, kiedy pojawia się temat etykiety, manier, zasad zachowywania się, postępowania w określonych sytuacjach. Mianowicie, że przecież to chodzi o to, żebym ja się czuł swobodnie, że najważniejsze jest być sobą, najważniejsze jest czuć się komfortowo w różnych sytuacjach, zwłaszcza tych, które generują jakieś napięcie, żeby się jeszcze czymś dodatkowo nie przejmować. No więc jak zwracamy się do ciebie jako do ekspertki, czy to jest kwestia balansu między tym, co sprawia, że jesteśmy rozluźnieni, że czujemy się pewni siebie, a tym, jak po prostu wypada się zachować, czy po prostu lepiej przyjąć, że są sytuacje, które wiążą się z wymogami formalnymi? Dziecinnym jest uważać i żyć w takim przekonaniu, że mamy tylko jedną twarz i jesteśmy zawsze tym samym człowiekiem. Jestem sobą i w każdej sytuacji zachowuję się tak samo. To jest nieprawda. Jeśli są takie osoby, to jeszcze takich nigdy nie spotkałam, bo zupełnie inaczej zachowuję się w domu, gdy mam zły dzień, a inaczej, gdy mam dobry humor. Inaczej zachowuję się przy moich najbliższych, a inaczej tylko przy znajomych. Inaczej zachowuję się w pracy, a inaczej zachowuję się w sklepie. Nie oznacza to, że jestem innym człowiekiem i udaję, tylko potrafię dostosować na przykład to, co mówię, jak głośno, jak frywolnie do okoliczności, w których się znajduję. Mamy kilka różnych twarzy i nadal jesteśmy sobą. Mamy też taki problem dzisiejszych czasów o nazwie ja, albo mówi się jajowanie. Tylko ja jestem najważniejsza. Liczę się tylko ja, tylko moje. Nie słyszałam jeszcze o jajowaniu. Jajowanie. Ja to usłyszałam jakiś czas temu i bardzo mi się spodobało, bo tylko ja jestem ważna, a ja jestem częścią społeczeństwa. Nie tylko mój dobrostan się liczy, ale liczy się też dobrostan innych. Dlatego ja swoje zachowanie będę dostosowywała też do innych tak, żebyśmy się wszyscy dobrze czuli. Dla przykładu, mogę mieć jakieś nie najlepsze myśli o jednym z członków spotkania, ale jestem dorosła i potrafię się powstrzymać i tego nie mówić, wiedząc na przykład, że zepsułabym atmosferę całego wydarzenia. Po co mam to robić? Jeśli mam jakiś problem, mogę go rozwiązać później twarzą w twarz. Nie muszę zawsze mówić tego, co myślę. To jest kontrola i to jest dorosłość. Tego uczymy się, wychodząc z dzieciństwa. Wiesz, to co mówisz wydaje się takie oczywiste, ale mam wrażenie, że w swojej pracy powtarzasz to wielokrotnie, bo jednak nie jest to tak oczywiste, jakby się wydawało. Na początku naszego spotkania, zanim jeszcze cię przywitałam, zwróciłam uwagę na to, że kiedy słyszymy maniery, etykieta, savoir-vivre, to czasami wywracamy oczami, trochę myślimy o tym z pobłażaniem. Trochę później się żachnęłam, że może niesłusznie tak powiedziałam, ale potem zdałam sobie sprawę z tego, że takie skojarzenie chyba wywołały w nas takie reprezentacje, które występowały w kulturze powszechnej, w telewizji. Przypominam sobie Jolantę Kwaśniewską, która uczyła nas jakieś bezę. Później pojawiła się pani Irena Kamińska-Radomska, która również przekonywała, w jaki sposób należy jeść loda albo banana. I kiedy patrzeć na to tak zero-jedynkowo, może rzeczywiście miewa momentami taki komiczny wymiar. Ale przecież co do zasady, podpowiedzi, w jaki sposób zachowywać się, żeby dostosować się do reguł, zasad, czy też nikogo nie urazić, nie mają w sobie nic złego. Zupełnie nie mają w sobie nic złego. I znów, z jednej strony chcemy być sobą i osoby, które wyśmiewają w dużej części w ogóle dobre wychowanie jako takie, chcą być sobą, ale nie pozwalają być sobą tym innym, dla których na przykład jedzenie banana nożem i widelcem jest jedyną właściwą formą i tak chcą jeść. Chcą, niech jedzą. Ja umiem zjeść banana nożem i widelcem, tak się składa, że nie jem bananów, bo jestem na nie uczulona, więc problem mi znika. I większość ludzi w ten sposób nie będzie jadła, ale gdybyś się przypadkiem znalazła na kolacji z królem i podano by banany, coś by się nie wydarzyło, od razu mogę to powiedzieć, to dobrze byłoby wiedzieć, jak się do niego zabrać, bo tak jakoś głupio jeść banana w obecności koronowanej głowy. Etykieta jest śmieszna, jeśli jest stosowana w taki wyuczony sposób, czyli przeczytałaś książkę na temat etykiety i od tej pory będziesz stosowała każdą z zasad, które tam przeczytałaś. Więc zawsze będziesz siedziała tak, jak jest tam opisane, zawsze będziesz się do wszystkich tak zwracała. Wejdziesz na domówkę i zamiast się przedstawić, cześć, jestem Ola, powiesz, dzień dobry, nazywam się Aleksandra Pakuła, bardzo miło jest mi was poznać, może coś o sobie opowiem i opowiem jeszcze o innych. Byłoby absurdalne i tak, taka etykieta jest śmieszna. W dorosłym
dorosłym podejściu do dobrego wychowania chodzi po prostu o to, żeby te zasady znać i wybierać sobie, kiedy które ci się przydają. Okej, znam zasady związane z właściwą postawą ciała i tym, jak siedzieć, więc wykorzystam to, gdy będę gościem na jakiejś konferencji albo będę miała jakieś ważne biznesowe spotkanie, ale już jak spotkam się ze znajomymi, to sobie usiądę u nich na dywanie, bo wszyscy inni też siedzą i tak jest nam wygodnie. Więc chodzi po prostu o to, żeby umiejętnie te wszystkie zasady stosować, a nie w taki sztuczny sposób. To trochę charakteryzuje osoby, podejście zero-jedynkowe, które dopiero zaczynają, które dopiero coś poznają. Wtedy łapią taką wkrętkę i albo coś jest białe, albo czarne, a później się orientują, że jednak jest mnóstwo szarości. Wspaniale mi się ciebie słucha i jeżeli zgodzisz się, tak trochę podsumuję to, co powiedziałyśmy w pierwszej części naszej rozmowy, tak naprawdę to, co ty powiedziałaś, że kluczem jest umiejętność dopasowania do okoliczności. Wydaje mi się, zwłaszcza po tym, co powiedziałaś, że znajomość zasad etykiety czy dobrych manier nikomu z nas nie zaszkodzi, ale jednak szczególnie istotne to jest w połączeniu z taką świadomością, kiedy, jakie zachowania i umiejętności warto wykorzystywać. No bo rzeczywiście jedzenie banana podczas kolacji na dworze królewskim raczej nam się nie zdarzy. Umiejętne stosowanie tych zasad jest ważne, jeśli zależy nam na pewności siebie. Ja często dostaję takie wiadomości, że dzięki tobie czułam się pewnie na rozmowie kwalifikacyjnej, bo nie stresowałam się tym, bo to była moja pierwsza rozmowa. Dzięki tobie czułam się pewniej idąc na kolację z przyszłą teściową, bo ją poznawałam i wiedziałam, jak się zachować, czy przynieść jakiś podarek, czy też nie. Znajomość takich zasad dodaje nam pewności siebie, bo wiemy, że jesteśmy przygotowani na te awaryjne sytuacje i w razie czego możemy postąpić mechanicznie. Znam jakieś reguły i je stosuję. Przywołałaś rozmowę kwalifikacyjną, rozmowę o pracy i nie ukrywam, że to będzie kierunek, w którym chciałabym podążać w drugiej części naszej rozmowy. Może nie będą to stricte rozmowy o pracę, ale biznes. Sytuacje biznesowe, które mogą wymagać od nas znajomości etykiety, dobrych manier. Słowem, sytuacje, w których powinniśmy zachować się w określony sposób, bo mogą one zaważyć na bardzo wielu istotnych kwestiach. A dzisiaj waszym i moim gościem jest Aleksandra Pakuła, trenerka etykiety, założycielka Instytutu Etykiety i autorka książek, która również takie szkolenia z etykiety dla biznesu prowadzi i jak mam nadzieję swoją wiedzą i doświadczeniem z tego zakresu podzieli się z nami już za kilka minut. Mam nadzieję, że będziecie z nami i z drogowskazami. Do usłyszenia, Aleksandra Galant. Drogowskazy. Rozmowy o życiu. Drogowskazy wracają na naszą antenę. Witam się z wami już po raz drugi i po raz drugi będę miała przyjemność przedstawić Aleksandrę Pakułę. Ola jest trenerką etykiety, a także założycielką Instytutu Etykiety, a także autorką książek związanych z tym tematem. Rozmawiałyśmy już trochę o pierwszym wrażeniu, ale także o tym, czym etykieta i znajomość dobrych manier jest i kiedy mogą nam się przysłużyć. Myślę, że też Ola bardzo mocno zaznaczyła, że nie warto wychodzić z założenia, że ta etykieta, dobre manier to nie jest dla nas, to nie jest nasz świat, bo nigdy nie wiadomo, kiedy one mogą nam się przydać. A mogą przydać się chociażby w biznesie, w tej sferze zawodowej. Wiesz, wydaje mi się, że to nie jest pierwsze skojarzenie, które mamy, kiedy myślimy o etykiecie. Przeprowadziłam mały wywiad środowiskowy i popytałam moich przyjaciół, znajomych i bliskich o etykietę. No i oczywiście pierwsze skojarzenie to jest dwór królewski, że to jest dworska etykieta. Nawet ta fraza tak sobie funkcjonuje. Z kolei słowo maniery to znów jest skojarzenie z tymi mamami i babciami, które goniły za łokcie na stole, które zwracały uwagę, żeby nie siorbać przy stole. Zwracały uwagę na to wszystko, co irytowało dzieci. No, ale ostatecznie wydaje mi się, że etykieta w biznesie to jest też zbiór zasad, których warto przestrzegać, żeby po prostu te relacje biznesowe czy spotkania biznesowe przebiegały jak najlepiej, no i żeby wywierać to jak najlepsze wrażenie. To prawda, szczególnie, że to środowisko biznesowe jest tak bardzo różnorodne, spotykamy się z tak różnymi osobami, że dostosowanie w ogóle czasami swojego zachowania jest niezwykle skomplikowane, bo z jednej strony w jednej firmie, gdy prowadzę szkolenia, to dostrzegam i czasami sama jestem zakłopotana. Mam doświadczonych pracowników już w znacznie starszym wieku, którzy przestrzegają tej bardzo formalnej etykiety i jednocześnie równorzędne im stanowiska zajmują osoby, które mają po 20 parę 30 lat, które są na tym samym spotkaniu, gdy jedni są w garniturze, oni są w dresie. Więc te zasady są naprawdę bardzo płynne. A gdy do tego jeszcze dojdzie nam różnorodność kulturowa i te różnice kulturowe, to robi się prawdziwy miszmasz. Jakiś czas temu po polskim internecie biegała sobie taka grafika z instrukcją obsługi koreańskiego przełożonego. Firma, do której podobno należała, nigdy nie potwierdziła prawdziwości tej instrukcji, z tego co wiem. Niemniej
znów z mojego doświadczenia wynika, że rzeczywiście pracownicy są szkoleni w tych kwestiach, bo zasady współpracy z osobami z różnych części świata są zupełnie różne. I szczególnie jeśli istnieje zależność służbowa, ktoś jest czyimś szefem, a ktoś jest czyimś podwładnym, to te zasady w przypadku innych, jeszcze bardziej kontekstowych kultur mają znaczenie. No ja sobie przypomniałam, kiedy mówiłaś sytuację, to już jest z zakresu dyplomacji bardziej, kilka właściwie sytuacji z udziałem polskiego prezydenta, kiedy okazało się, że brak znajomości tej innej kultury świata, w którym była składana wizyta, no powiem ostrożnie, wyszły trochę bokiem. Nie wiem, czy można powiedzieć, że to była kompromitacja, ale na pewno były to sytuacje, których można było uniknąć, przygotowując się zawczasu i dowiadując się, jakie zasady w tym świecie obowiązują. Ale wróćmy do Polski, wróćmy do sytuacji, które chcąc nie chcąc każdemu z nas co jakiś czas mogą się przydarzyć. No i taką sytuacją jest wspomniana już przez ciebie w pierwszej części naszego spotkania rozmowa o pracę. Z jednej strony najbardziej banalna sytuacja, z drugiej strony no taki moment, który generuje bardzo wiele stresu, bardzo dużo napięcia. Nigdy do końca nie wiadomo, co będzie oceniane, dlatego że na temat pracowników HR-u to już narosły legendy, jak dziwne zadania rekrutacyjne można mieć i co podlega ich ocenie. No ale jeszcze zanim włączyłyśmy nagrywanie, jechałyśmy windą do naszego studia, wspomniała się, że nie jest niczym nadzwyczajnym to, że osoby na rozmowę o pracę się spóźniają albo nie przychodzą wcale. Ja zrobiłam wielkie oczy, dlatego że do punktualności jestem bardzo przywiązana, a kiedy przypominam sobie moje rozmowy o pracę, to ja byłam gotowa przyjść nawet i godzinę wcześniej, byleby uniknąć ryzyka spóźnienia. Tymczasem okazuje się, że nie jest to wcale oczywiste. Nie jest to oczywiste i rozmowy kwalifikacyjne to jest prawdziwa kopalnia wiedzy i to jest właśnie jedna z dwóch okazji, przy których ludzie trafiają na moje treści, googlając je po prostu, bo to jest rozmowa kwalifikacyjna i wspomniane wcześniej spotkanie z teściową. Naprawdę tak jest. Prowadziłam kiedyś mini badania na ten temat, to były dwie najczęstsze okazje. Spóźniamy się, nie wiemy jak się przedstawić, nie wiemy co zrobić z płaszczem, nie wiemy czy podać rękę, czy nie, co powiedzieć, robi się cisza, bo czekamy na jakiegoś kolejnego członka spotkania, zaczynamy się stresować. I to wszystko skutkuje tym, że my zamiast na takiej rozmowie myśleć o tym, co mamy rzeczywiście do powiedzenia i jak przedstawić swoje kompetencje, kombinujemy, czy podać tę rękę, czy nie. Właśnie dlatego tutaj przyznaje się znajomość zasad etykiety, bo wtedy już przynajmniej to dodaje ci tej pewności siebie, że wiesz, że czekasz, aż ten rekruter wyciągnie rękę na powitanie. Wiesz, że nie siadasz, dopóki nie wskażą ci miejsca. Wiesz, że wypadałoby się rozebrać i zdjąć ten płaszcz i że możesz zapytać, gdzie go odwiesić albo gdzie odłożyć parasolkę, jeśli masz taką ze sobą. Więc już przynajmniej te elementy mamy z głowy podczas tak stresującej sytuacji. Dodatkowo, tak jak wspomniałam w poprzedniej części, im bardziej na początku jesteś swojej kariery, tym ważniejsze to jest. Ja do jednej z moich książek przeprowadzałam wywiad z rekruterką z 20-letnim doświadczeniem i ona to bardzo wyraźnie podkreślała, że gdy ma CV pracownika, który dopiero startuje na rynku pracy, to dla niej szczególnie ważne są te jego miękkie umiejętności. No bo ona jeszcze nic nie może powiedzieć o tym, co on potrafi, bo potrafi jeszcze niewiele, ale ocenia to, czy przyszedł punktualnie, bo dzięki temu wie, że może liczyć w przyszłości, istnieje większa szansa na to, że do pracy będzie przychodził punktualnie. Czy ubrał się odpowiednio, bo to znaczy, że się postarał, czy dowiedział się czegoś o firmie więcej, czy po prostu sprawia wrażenie miłego człowieka, który będzie ciekawym dopełnieniem zespołu, który już mają. Od takich osób tych umiejętności oczekuje się bardziej, bo gdy na rynku są takie osoby, które same nie szukają pracy, tylko ta praca szuka ich, bo posiadają tak specyficzne kompetencje, to im już można znacznie więcej. Wspomniana rekruterka opowiadała mi o człowieku, który przyszedł na rozmowę kwalifikacyjną w stroju jakiegoś druida, bo miał tak wąską tę specjalizację, że nieważne, co by zrobił właściwie na tej rozmowie, mógł na nią nie przyjść nawet i tak by tę pracę dostał, bo to jego proszono o to, żeby on pracował, a nie odwrotnie. Więc im bardziej ta nasza pozycja jest nieugruntowana i im niżej się w tej hierarchii znajdujemy, bo hierarchia jest na świecie, tym bardziej musimy na takie detale zwracać po prostu uwagę. Ludzka fantazja chyba naprawdę nie zna granic, a to ciekawe, jak ją wzmaga właśnie świadomość stopnia, który zajmuje się w hierarchii. Kiedy powiedziałaś o podawaniu ręki, ja od razu sobie pomyślałam, ha, no tak, rekruter podaje rękę pierwszy, ale czy znaczenie ma to, czy jest nim kobieta, czy mężczyzna? I tutaj pojawiło mi się kolejne pytanie, mianowicie, czy
etykieta, zasady związane z dobrymi manierami, czy one rezonują i odnoszą się jakoś do zmian, które zachodzą w społeczeństwie? My jesteśmy w momencie, kiedy starania o równość praw kobiet i mężczyzn jest bardzo zaawansowana. Mówi się i o feminizmie, i o równouprawnieniu, o równych szansach, o tym, że rozróżnienie na to, jakie są role kobiety i mężczyzny, się zaciera. A jak to wygląda w przypadku etykiety? Na przykład, czy jeżeli kiedyś te zasady były takie, że na przykład kobieta czeka na jakiś ruch ze strony mężczyzny, to czy to się zmienia? Wszystko się zmienia, zaczyna od biznesu. W biznesie płci, wiek nie mają żadnego znaczenia i radzę to zapamiętać wszystkim, którzy nie chcą być oskarżeni o seksizm i o ageizm. Bo w pracy nie ma najmniejszego znaczenia, gdy mowa o zasadach etykiety i mam nadzieję, że o innych też. Czy jesteś kobietą, czy jesteś mężczyzną, czy masz 20 czy 50 lat. W pracy liczą się wyłącznie stanowiska. Młodsza kobieta może być przełożoną starszego mężczyzny, znacznie starszego od siebie. I jeśli będziemy zwracali uwagę na płeć i na wiek, to będą się pojawiały bardzo kłopotliwe sytuacje. Te zmiany możemy obserwować na rynku, bo kobiety w biznesie są od niedawna w takim twardym biznesie stosunkowo. W związku z tym panowie, którzy tworzyli takie swoje grupki od kilkunastu lat, muszą się uczyć, że tam są też ich koleżanki i im też na przykład wypadałoby podawać rękę na powitanie. I wypadałoby tych kobiet nie całować w rękę, bo to jest sytuacja biznesowa, a nie towarzyska. Mam wrażenie, że idzie już nam coraz lepiej. Są przypadki, które są niereformowalne i to są najczęściej starsi panowie, ale znów przy tych starszych panach z moich obserwacji wynika, że to najczęściej nie jest ich zła wola, tylko oni po prostu uważają, że do kobiety to tak wypada i starają się okazać grzeczność. No i ja już nie próbuję zmieniać zachowań 70-latków, bo wiem, że to po prostu nie ma sensu w takich chwilach, gdy to ich zachowanie oczywiście nie jest w żaden sposób natarczywe czy agresywne. Niemniej młodsi już zwracają na to uwagę, że jesteśmy sobie na tym rynku pracy równi. Etykieta towarzyska i biznesowa to są zupełnie inne zasady, bo w tej towarzyskiej płeć i wiek będą miały znaczenie. Kobiety będą miały okazywane w pewien sposób większy szacunek, na przykład poprzez ustępowanie im miejsca, czy poprzez przepuszczanie ich w drzwiach, ale tylko w tych sytuacjach towarzyskich. Tylko zachowywać trzeba zdrowy rozsądek, bo z jednej strony powiedziałam, że w pracy ta płeć nie ma żadnego znaczenia, ale jeśli mamy w pracy koleżankę, która jest w ciąży, wtedy możemy powiedzieć, że zwracamy uwagę na tę płeć i ustępujemy jej miejsca, żeby sobie spokojnie usiadła. Ja kiedyś pracowałam w takiej firmie, gdzie prezes miał taką dziwną specyfikę, której lubił wzywać do siebie pracowników i kazał im raportować przez godzinę czy dwie. I nie zwracał wrażenia, że przez tę godzinę czy dwie stoi nad nim kobieta w 8 miesiącu ciąży i mu raportuje. Mam nadzieję, że w ogóle już takiego systemu nie ma, niezależnie czy względem kobiet w ciąży, czy w ogóle pracowników. A jednak się zdarza i dlatego to jakiekolwiek takie sztywne podejście do tych zasad nie ma najmniejszego sensu. Na początku powiedziałam, że w tej części spotkania chciałabym się zajmować etykietą świata biznesu. Trochę złamię tę zapowiedź, dlatego że wspomniałaś o całowaniu w rękę. To jest sytuacja, na którą ja reaguję alergicznie i chciałam cię zapytać tak półprywatnie, czy całowanie w rękę jest dopuszczalne? Pomijam oczywiście osoby tak zwanej starszej daty, bo tak jak powiedziałaś, tutaj może trzeba mieć trochę więcej wyrozumiałości. Pomijam też sytuacje biznesowe, gdzie podejrzewam, że to nie jest dopuszczalne. No a czy w towarzystwie całowanie w rękę to jest coś, co rzeczywiście może wywoływać moje oburzenie, czy wręcz przeciwnie? Też nie cierpię być całowana w rękę, bo mężczyźni nie potrafią całować w rękę. W ogóle pocałunek w rękę powinien się wiązać z tym, że nigdy usta nie dotkną twojej dłoni. Całuje się powietrze nad dłonią. A my jednak częściej doświadczyliśmy tego, że te takie mokre wąsy dotykają nam dłoni i to jest okropne. Każdy, kto to przeżył, wie, że jest to nieprzyjemne. Rzeczywiście w sytuacjach towarzyskich, w naszym kręgu kulturowym to było zachowanie normalne i nawet możemy się doszukać takich wypowiedzi znanych polityczek ze świata, które mówią, że to jest taki polski gest. I one nawet lubią być tak pocałowane w rękę, bo dla nich to jest nietypowe. No może dlatego, że dla nas jest typowe, to nie jest takie fajne. O tym jednak, czy to się w ogóle odbędzie i co się wydarzy, decyduje kobieta, bo ma na to wpływ, jak ona poda rękę. To kobieta w sytuacjach towarzyskich wyciąga rękę na powitanie. W związku z tym, jeżeli ona poda rękę w taki sposób, że ta górna część dłoni nie będzie skierowana właśnie do góry, górna część dłoni do góry, tylko będzie podana prosto w taki stanowczy, ale nie przesadnie sposób, to będzie jednak uścisk dłoni.
ona to zainicjuje. Kobiety mają tendencję do tego. I tu mogę generalizować, bo rzeczywiście tak jest, że podajemy tę rękę jakoś tak nieporadnie często. Albo takiego śledzia trochę, tak to się mówi, jest taka mokrawa. To jest dopiero nieprzyjemne. Taką księżniczkę podajemy tylko paluszkami, żeby nie przypadkiem za mocno ktoś nas uścisnął. Albo w ogóle kobiety nie wyciągają ręki. No albo jak wyciągają taką księżniczkę, takie tylko paluszki, to wielu mężczyznom kojarzy się to z tym, że wypadałoby tak pocałować tę rękę. Mam jednak wrażenie, że już te najmłodsze pokolenia, jeżeli 30-latków mogę nazwać najmłodszymi... Proszę tak nazywać. Już zupełnie tego nie robią. Całował cię kiedyś w rękę jakiś 30-latek? Bo mnie nie. Wydaje mi się, że poza sytuacjami takimi jak studniówka, kiedy wszyscy troszkę udawaliśmy, że jesteśmy na balu, to rzeczywiście to się nie zdarza. Wspomniałaś o podawaniu ręki. Bardzo ci dziękuję, bo szczegółowo to opisałaś, ale znów skorzystam z tego, że rozmawiamy. Ja pamiętam taką sytuację, kiedy staliśmy w kręgu w jakiejś takiej sytuacji zawodowej, rozmawialiśmy i tak się złożyło, że byłam sama i wokół mnie byli sami mężczyźni. Byli to moi koledzy z pracy i podszedł do nas ktoś nowy, nowa osoba, nowy chłopak i on podał rękę wszystkim poza mną. Ja mu oczywiście tę rękę podałam, bo wiedziałam, że to jest po mojej stronie. Mimo wszystko moment, w którym ktoś podaje wszystkim rękę i mnie ominął, no był dla mnie taki trochę, nie wiem czy mogę powiedzieć dotkliwy, ale zanotowałam go jako nieprzyjemny. W sytuacji zawodowej takie zachowanie nigdy nie powinno mieć miejsca, bo na płeć nie zwracamy uwagi, więc wspomniany kolega musiałby podać rękę wszystkim, jeśli nie zajmowaliby wyższej pozycji od niego w hierarchii. Natomiast w sytuacji towarzyskiej miałby rację, bo to kobieta inicjuje uścisk dłoni i to ona decyduje, czy tę rękę poda mężczyźnie, czy nie. Tak naprawdę te takie starej daty dobre maniery, one miały w sobie dużo takiego szacunku do kobiet. Właśnie na przykład, że mężczyzna cię nie dotknie bez twojej zgody. Jeśli nie wyciągniesz ręki, to on też tego uścisku nie zainicjuje. Z tańcem tak było. Wcale nie trzeba było się zgadzać na taniec. Ja dzisiaj dostaję pytanie o to, czy można odmówić tańca, jeśli ktoś nas do tego tańca na przykład na weselu prosi. Ale już oczywiście kobiety nie tańczyły z każdym. One decydowały, kto w ogóle może z nimi te kilka minut pobyć lub też nie. Takie omijanie kobiet przy podawaniu ręki wynika z obserwacji. Większość ludzi nie uczyła się dobrych manier przez taką naukę ustrukturyzowaną, że ktoś im po prostu to wpajał albo nie byli wypuszczani na salony, dopóki się tych manier nie nauczyli. Tak było na przykład w przypadku arystokratów, że oni najpierw musieli posiąść pewne umiejętności, dopiero później z dorosłymi mogli usiąść do stołu. I dlatego ci nasi panowie obserwowali swoich ojców, ci ojcowie obserwowali swoich dziadków, no i ci dziadkowie, którzy byli lepsi od nas w etykietę, nie podawali ręki kobietom, to znaczy, że chyba się nie podaje, więc ci ojcowie też nie podawali, później ich synowie znowu nie podawali, no bo chyba się dziewczynom nie podaje. Czyli metoda prób i błędów. Metoda prób i błędów, więc zachęcajmy panów, żeby jednak podawali nam rękę na powitanie i inicjujmy to. Ja lubię podawać rękę innym ludziom, ale znów, co jest bardzo ciekawe, pandemia sprawiła i widzę to po pytaniach na szkoleniach, że ludzie nie chcą podawać ręki, że nie unikają tego kontaktu i pytają, co zrobić, żeby inni mi nie podawali ręki, a przecież nie podanie komuś ręki to jest bardzo głęboki komunikat. To świadczy o jakimś braku szacunku, o jakimś konflikcie. Więc nagle próba w ogóle wytarcia tego gestu, który ma tysiące lat, jest czymś niesamowitym, a my w 2 lata postanowiliśmy to zmienić. To jest bardzo ciekawa perspektywa. Nie myślałam tak o tym, ale rzeczywiście uścisk dłoni jest wyrazem szacunku, a odmowa jest chyba czymś bardzo, ale to bardzo ofensywnym. Pandemia stanęła ponad tym wszystkim, bo przecież to chodziło wtedy o kwestie zdrowia, kto wie, nawet i życia. Co ciekawe, od momentu, kiedy WHO ogłosiło koniec pandemii, już trochę czasu minęło, no a jednak siła nawyku to z nami zostało. Wróćmy zatem do świata biznesu. Załóżmy, że szczęśliwie udało nam się przejść rozmowę o pracę, że przywitaliśmy się już z naszymi kolegami i koleżankami z pracy, siadamy do komputera i piszemy pierwszego maila. Wydawałoby się nic prostszego, prawda? Akurat pisanie maili wydaje mi się, że najczęściej, zwłaszcza takich służbowych, biznesowych, najczęściej przerabialiśmy na lekcjach języków obcych, bo tam to wchodziło w zakres bazowej szkolnej wiedzy. Natomiast okazuje się, że ten temat cały czas może mieć sporo wyzwań, tajemnic, a nawet wybojów. Michał Rusinek nauczył nas wszystkich, że nie zaczyna się maili od witam, co więcej, że jest sporo ludzi, którzy na maile, które zaczynają się odwitam, nie odpisują. Nie wiem, czy to nie jest zbyt niecenzuralne, ale jeden z moich wykładowców na studiach też mnie na całe życie nauczył, że się nie pisze witam, bo on na takie maile odpisywał sritam, co chyba też niewiele z etykietą miało wspólnego. U mnie na studiach się dostawało za to od razu drugi termin. To uczy na całe życie. Oczywiście możemy się zastanawiać, czy to jest w tych kategoriach bycia w porządku i czy to rzeczywiście coś z dobrymi manierami ma wspólnego. W takim razie, jakie są błędy, które popełniamy pisząc służbowe maile, a których możemy uniknąć?
Uwielbiam ten temat, bo to jest temat, który zawsze wywołuje dyskusję i gdy już nauczyłam, może górnolotnie powiedziane, ale gdy moja społeczność już zna te zasady, to bardzo często biorę jakąś taką wiadomość mailową, jakiegoś polityka, która jest publikowana, albo list, wrzucam na Instagram z okienkiem, biorę po 300 od każdej drużyny i słucham państwa. I co robimy? Zaczynamy od witam. To raz. Nie zaczynamy maili od witam. A to jest zarezerwowane dla relacji gość-gospodarz i przede wszystkim dla sytuacji, gdy jesteśmy twarzą w twarz. Najprościej jest to odwrócić na język angielski, jeśli możemy sobie tak poszukać. Czy ktoś zacząłby mail od słowa welcome? Raczej nie, zabrzmiałoby to kłopotliwie. Później mamy znak interpunkcyjny. Możemy w tym miejscu postawić przecinek albo wykrzyknik. Z jakiegoś powodu im młodsze pokolenie, tym bardziej wykrzykniki krzyczą. I jak jest dzień dobry, a po nim wykrzyknik, to tak jakby ktoś krzyczał na nas, a przecież tak nie jest. To jest naturalny znak interpunkcyjny. Niemniej możemy postawić albo wykrzyknik, albo przecinek. I później mamy pierwsze zdanie. Ale moment, zanim zaczniemy to pierwsze zdanie, już wiemy, że nie witamy. W takim razie, co jest najlepszą formułą? Dzień dobry, czy też takie zwrócenie się personalne? Szanowna pani, szanowny panie, szanowni państwo. To zależy, do kogo piszemy. Znów tutaj trzeba to dostosować, bo jeśli piszemy do osób, z którymi jesteśmy w relacji bardzo formalnej albo tej relacji jeszcze nie ma, to szanowny panie, szanowni państwo, szanowna pani będą właściwe. Możemy zacząć też dzień dobry, to już będzie trochę mniej, ale możemy też napisać hej, albo cześć Aniu, albo po prostu Aniu, jeśli nasza relacja jest bliska. Kuriozalne byłoby pisać do naszych na przykład kolegów z pracy, z którymi jesteśmy na ty, nagle szanowni państwo. To jest też ciekawy bardzo przypadek, bo to rozpoczynanie wiadomości sprawia nam ogromny problem i nie wiemy, jak zwracać się do ludzi. W związku z tym piszemy maile do współpracowników i piszemy jak drodzy albo szanowni. Drodzy kto? Szanowni kto? Może być szanowni państwo albo drodzy koledzy. Samo drodzy, brakuje nam tego określenia. Więc to jest jeszcze taki często pojawiający się błąd. Przerwałam cię, a tymczasem przeszłaś już do tego, co pojawia się po przecinku, no albo po tym nieszczęsnym wykrzykniku, kiedy już sobie pokrzyczymy na dzień dobry. Wtedy, jeżeli postawiliśmy wykrzyknik, to pierwsze zdanie zapisujemy dużą lub wielką literą. Obie formy są poprawne. Za każdym razem, jak powiem duża litera albo wielka litera, to dostaję wiadomości. W zależności od tego, co powiem, że albo wielka, albo duża, no nieprawda, jedno i drugie można mówić, proszę sprawdzić. Niemniej, zaczynamy dużą, jeśli postawiliśmy wykrzyknik, zaczynamy małą literą, jeśli postawiliśmy przecinek. Bo po przecinku przecież piszemy małą literą w języku polskim, w innych językach może być inaczej. A podpis, jak kończymy? No i jak jest z tym naszym ukochanym pozdrawianiem, wyrażaniem szacunku albo wyrażaniem serdeczności? To jak zaczniemy mail, będzie determinowało, jak go zakończymy. Jeśli zaczniemy szanowni państwo, to będziemy kończyli z wyrazami szacunku albo z poważaniem. Z poważaniem jest takie trochę mniej grzeczne niż z wyrazami szacunku. Z poważaniem jest takie trochę pasywno-agresywne. Trochę takie może być, ale może być też z wyrazami szacunku i poważania. Tak też możemy, im dłużej, tym większy szacunek okazujemy, to można sobie zapamiętać, więc można tam się bardzo starać, jak chcemy jednak ten pierwszy termin mieć na zajęciach, zdawać w pierwszym terminie. A jeśli zaczęliśmy mniej formalnym zwrotem, to dostosowujemy też to zakończenie. Pozdrawiam, z jakiegoś powodu jest demonizowane od niedawna, mam wrażenie też od kilku lat. I trochę przyczyna jest nieznana, może dlatego, że tak często czytaliśmy to pozdrawiam, że już nam się zrobiło takie bez przesady, to już wcale mnie nie pozdrawiasz, ale według słownika grzeczności językowej profesor Marcjanik pozdrawiam jest jak najbardziej na miejscu. A dla mnie profesor Małgorzata Marcjanik jest guru w tym kraju, jeśli chodzi o etykietę. I jeśli w jej słowniku przygotowanym przez nią jest tak napisane, to ja się z tym zgadzam. Jeśli przeszkadza nam pozdrawiam, możemy zakończyć inaczej. Możemy napisać z pozdrowieniami, możemy napisać o bardzo ciekawe, ukłony. Kiedyś dostałam taką wiadomość, ukłony i było to dla mnie dziwne. To było kilka lat temu i sprawdzałam właśnie w słowniku, czy to jest poprawne i jest poprawne. I do dzisiaj pamiętam, kto mi w ten sposób napisał. Ale możemy też komuś pożyczyć miłego dnia. Możliwości, jak słyszycie, jest bardzo wiele. Bardzo się też cieszę, że Ola podpowiedziała nam, do jakiej książki warto sięgnąć, jeżeli wątpliwości dotyczące okazywania i wyrażania grzeczności będziemy mieć. Nazwisko pani profesor Marcjanik też zdecydowanie warto sobie zapisać i zapamiętać. Tymczasem my kończymy ten fragment naszej rozmowy, który poświęciłyśmy etykiecie w biznesie i temu, jak zachowywać się, żeby w tej sytuacji formalno-zawodowej wypaść jak najlepiej. Oczywiście to jest tylko pewien procent zapewne niewielkiej wiedzy, którą warto mieć i którą warto zgłębić. Informacje o tym, gdzie jej szukać i w jaki sposób ją zgłębiać, mam nadzieję, że w trakcie naszej rozmowy się jeszcze pojawią, dlatego że trzecia część naszego spotkania w dalszym ciągu jest przed nami. Razem z Aleksandrą Pakułą, trenerką etykiety, założycielką
prezeską Instytutu Etykiety oraz autorką książek, będziemy rozmawiać, jak to jest żyć w świecie, w którym ta etykieta ma duże znaczenie. Kiedy się ją zna, można obserwować to, co ludzie robią, jak się zachowują, nie tylko w formalnych sytuacjach. Dlatego zapraszam Was do tego, żebyście zostali z nami i drogowskazami, bo jak mam nadzieję, słyszymy się za kilka minut. Aleksandra Galant. Drogowskazy. Rozmowy o życiu. To jest już najwyższy czas, by rozpocząć trzecią część naszego dzisiejszego spotkania w drogowskazach. Ja się nazywam Aleksandra Galant, a co mnie bardzo cieszy, naprzeciwko mnie w dalszym ciągu siedzi Aleksandra Pakuła, która jest trenerką etykiety, założycielką Instytutu Etykiety, a także autorką książek związanych z tą tematyką. Rozmawiałyśmy już całkiem sporo i o pierwszym wrażeniu, a także o etykiecie w świecie biznesu, o tym, dlaczego warto te zagadnienia znać i kiedy je stosować. Natomiast tak jak zakończyłam poprzednią część naszego spotkania, teraz chciałam cię zapytać o to, jak to jest być osobą, która to wszystko wie, która wie, o czym świadczą nasze zachowania, która wie, jak w danej sytuacji powinniśmy się zachować, a być może się nie zachowujemy. I jeszcze zanim wróciłyśmy do nagrania, ja ciebie zapytałam, czy to jest tak, że tak trochę skanujesz ludzi wokół siebie i widzisz, że o, ten idzie z zaciśniętymi pięściami, no albo o, a ten ma zegarek na niewłaściwym nadgarstku. Chociaż z tekstu, który napisałaś, wywnioskowałam, że to raczej nie ma takiej sztywnej zasady. Raczej nosimy zegarek na ręce, którą nie piszemy. Przygotowałam się do tej rozmowy. Czy rzeczywiście zwracasz na to uwagę i analizujesz świat, rzeczywistość wokół siebie pod tym kątem? Tylko w sytuacjach, w których włączam sobie tę funkcję. Czyli wychodzę do kawiarni i sobie myślę, napisałabym coś o kawiarni, to poobserwuję ludzi i wtedy włączam obserwację. Nie robię tego jednak na co dzień, bo bym zawariowała. Tym bardziej, że tak jak powiedziałam, wszystko zależy od kontekstu. Ludzie zachowują się różnie w zależności od kontekstu, więc gdyby wszyscy zachowywali się zawsze hiperpoprawnie, to mielibyśmy hiperśmieszne sytuacje i wyglądałoby to wszystko hipersztucznie. Nie zwracam na takie rzeczy sytuacji uwagi na co dzień. I też nie trzeba się mnie bać. Często, gdy ktoś mnie spotyka się ze mną i wie, czym się zajmuje, to się boi. Ja to widzę, a po drugie wiem już z doświadczenia, że ci ludzie się mnie boją, więc często staram się też rozluźnić atmosferę jak najszybciej, czy to small talkiem, czy jakimś swoim bardzo nieformalnym zachowaniem. To już różnie bywa, ale staram się rozluźnić tę atmosferę, bo chodzi o to, w całej etykiecie i w całych dobrych manierach, żebyśmy się dobrze ze sobą nawzajem czuli. Do tego zresztą, czym się zajmuję, nigdy się nie przyznaję sama w jakichś nowych sytuacjach. Gdy jestem na jakiejś imprezie, jakimś spotkaniu i ktoś się pyta, czym ja się zajmuję, to ja mówię, że marketingiem. Marketingiem i dopiero gdy ktoś mnie pozna i gdzieś się dowie, czym się zajmuję, to już przynajmniej się tak bardzo nie boi. Doskonale to rozumiem, bo przypomniałam sobie analogię, której nie umiałam przywołać przed kilkoma minutami. Mam bardzo dobrego przyjaciela, który jest świetnym psychologiem i psychoterapeutą i on powiedział mi, że tak, że w nowych sytuacjach towarzyskich, zwłaszcza kiedy no na przykład jest na jakiejś domówce, w której bierze udział sporo osób, których on nie zna, nie przyznaje się do tego, czym się zajmuje, bo ludzie momentalnie zakładają taki pancerzyk i pojawiają się obawy, że aha, to ty mnie teraz cały czas analizujesz, a on podobnie jak ty ma ten przycisk i mówi, że nie, jestem teraz w sytuacji prywatnej, w ogóle nie poświęcam uwagi analizowaniu tego, jak się zachowujesz. To jest też ważne z perspektywy etykiety, bo z tym na przykład często spotykają się lekarze albo prawnicy, chociaż lekarze chyba częściej, że gdy mówią na takiej domówce, że są lekarzami, to bardzo szybko pojawia się ktoś mówi, że a wiesz co, albo mnie tutaj boli, albo wiesz co, bo ja mam akurat świeże wyniki badań, mógłbyś zerknąć, więc tak absolutnie nie należy się zachowywać. Wspomniałaś o tym, że czasami na przykład idąc do kawiarni, myślisz sobie, no dobra, popatrzę sobie, co się tutaj dzieje, a potem z moimi obserwatorami czy czytelnikami podzielę się swoimi obserwacjami. Zapoznałam się z twoją stroną internetową i twoim blogiem i nie ukrywam, że bardzo ujęła mnie notka czy artykuł, który napisałaś w związku z wakacjami, z wypoczynkiem na wakacjach. To były, zdaje się, wakacje typu all inclusive. No i podzieliłaś się swoimi wrażeniami i przyznam szczerze, że to, co mnie ujęło i to, na co bardzo zwróciłam uwagę, to to, że zaczęłaś od tego, że to nie jest tak, że te wszystkie przywary, które lubimy łączyć z Polakami, są typowe tylko dla naszego narodu, że absolutnie nie, że to all inclusive i w ogóle wypoczynek na wakacjach ma coś rozluźniającego dla przedstawicieli bardzo wielu nacji. Tak, szczególnie, że jesteśmy wtedy w nowym otoczeniu, w którym nikt nas nie zna, a przecież skoro nikt nas nie zna, to ci ludzie, nie spotkamy się z nimi więcej, to znaczy, że możemy robić wszystko to, na co nie pozwolilibyśmy u siebie, bo mogłoby to wywołać jakieś konsekwencje w przyszłości. A tu nikt nas nie zna, więcej tu nie wrócimy, to bawimy się śmiało. I rzeczywiście są narody, którym idzie gorzej, są narody, którym idzie lepiej.
i słyną na przykład ze swojego niewłaściwego zachowania, jeśli chodzi o imprezowanie Brytyjczycy. Wszyscy wiedzą, gdzie Brytyjczycy jeżdżą imprezować i dlaczego udawanie się tam, jeśli się nie chce imprezować, jest złym pomysłem. Ale my Polacy mamy tendencję do oceniania siebie w bardzo negatywny sposób. Myślimy o sobie źle, myślimy o sobie właśnie, że jesteśmy niewychowani. Nie chcemy się przyznawać często, że jesteśmy Polakami na wakacjach czy gdziekolwiek indziej. A to jest duży błąd, bo ja uważam, że nie powinniśmy mieć kompleksów, jeśli porównamy się do innych. Szczególnie, że trawa jest zawsze zielona bardziej po drugiej stronie płotu. To jest bardzo krzepiące i że to powinien być też początek refleksji właśnie na temat tego, jak siebie jako Polaków przedstawiamy i postrzegamy i dlaczego jesteśmy względem siebie tacy surowi. Ten wątek już mniej związany z kwestią narodowości, ale który często pojawia się przy wakacjach, ale też przy na przykład byciu w restauracji czy w kawiarni, to są dzieci. Dzieci, sposób w jaki je wychowujemy jest oczywiście zupełnie zależny od rodziców, tego w jaki sposób oni chcą to robić. Natomiast przywołałyśmy w trakcie naszej rozmowy już kilka fraz czy sformułowań, które często słyszymy. No i przy dzieciach to jest właśnie to. No ale przecież to jest tylko dziecko. To jest tylko dziecko, ale to jest uczestnik życia społecznego i gdzieś się tych norm musi nauczyć. Bardzo ważne jest to, żeby całe społeczeństwo traktowało dzieci jak dzieci z jednej strony i wiedziało, że można im pozwolić na więcej, bo dopiero się uczą, to znaczy, że mogą popełniać błędy. Ale jednocześnie rodzice są odpowiedzialni za to, żeby te błędy w miarę możliwości korygować. Bo w momencie, w którym trudno jest zapanować nad płaczem, co jest w ogóle niemożliwe praktycznie, nad płaczem noworodka czy małego dziecka, to już czterolatkowi można wyraźnie powiedzieć, żeby nie kopało pani w autobusie, bo panią to boli. A mimo wszystko mamy rodziców, którzy uważają, że żadnemu dziecku nie można w żadnej sytuacji zwrócić uwagi. No i tu się pojawia problem. Więc dobrze jest, żebyśmy nie mieli takiej dzieciofobii, która się też często zdarza i są ludzie, którzy nie tolerują dzieci w żadnych sytuacjach, co jest dla mnie bardzo krzywdzące, gdy mowa o dzieciach, bo to tak jakbyśmy powiedzieli, że nie toleruje kobiet. To brzmi gorzej. Proszę, chcę chodzić tylko do restauracji, w której nie ma kobiet. Brzmi fatalnie, ale już do restauracji, w której nie ma dzieci, jakoś lepiej. Puentując, bo trochę zrobiłam dygresję, my nie poprawiamy cudzych dzieci i nie mamy uczyć cudzych dzieci. Za to odpowiadają rodzice, tylko rodzice powinni jednak nad tym panować i dostosowywać ten poziom edukacji dziecka do jego możliwości, do jego wieku. Niektóre lokale same to, czy hotele same też w jakiś sposób starają się regulować. Na przykład jest w restauracji piętro, na którym jest jakaś sala zabaw dla dzieci i raczej tam się oferuje miejsca rodzinom z dziećmi, bo tam dzieci się mogą bawić, a mają gdzieś ustronne miejsca dla par, które przyszły na randkę, więc też jest to jakieś rozwiązanie. Rozmawiamy o bardzo różnych sytuacjach, właśnie od takich biznesowych, przez rodzinne, towarzyskie, takie już randkowo-uczuciowe również, ale chciałam zapytać, z kim najczęściej pracujesz? Kim są ludzie, którzy do ciebie przychodzą? Podejrzewam, że to są jednak ludzie ze świata biznesu, dlatego że widziałam na stronie, że masz bardzo szczegółowo rozpisaną ofertę dla nich, ale jak oni motywują to, że decydują się do ciebie przyjść, czy w swojej firmie takie warsztaty zorganizować? Pracuję z bardzo różnymi osobami ze względu na media społecznościowe, bo w mediach społecznościowych powiedzmy docieram do zwykłego Kowalskiego, mówiąc w ogromnym uproszczeniu, ale rzeczywiście szkolenia prowadzę dla biznesu. Tylko znów te firmy są bardzo różne, bo to są od startupów i firm, w których zasady właściwie nie istnieją, a mimo wszystko, tak jest z jakiegoś powodu zarząd decyduje się na takie szkolenia, a z drugiej strony organizacje bardzo formalne, międzynarodowe kancelarie prawne, firmy z rynku finansowego, tamte zasady są zupełnie inne i takim powodem, który często jest podawany, jest to, że ja wstydzę się im to powiedzieć, niech pani to zrobi. Naprawdę w takiej bardzo otwartej rozmowie usłyszałam to zdanie kilka razy. Czyli ja widzę, że moi pracownicy nie potrafią się witać i na spotkaniach jest trochę wstyd. Więc niech mi pani powie, jak to się robi, żebym ja tego nie musiał robić. I to jest ogromne uproszczenie, no ale rzeczywiście tak jest. Po pandemii nastąpiło ogromne zainteresowanie szkoleniami, jeszcze większe. I nawet widziałam amerykańskie badania na ten temat. Jeden z takich instytutów zrobił właśnie badanie, w którym pokazano, że chyba 73% przedsiębiorstw zamierza przeszkolić pracowników z etykiety, bo po pandemii zdziczeliśmy. Nie potrafimy się ubrać do pracy, nie potrafimy się przywitać, nie potrafimy rozmawiać. I trzeba było trochę te zasady takiego współżycia w firmie w jakiś sposób opanować. Tym bardziej, że nie chodzi tylko, bo w sumie na tym się skupiłam, na takich formalnych elementach, ale też na przykład chodzi o to, by zachowywać się jakoś przyzwoicie na open space'ie, żeby nie wrzeszczeć. Naprawdę to trzeba powiedzieć często ludziom, że
słabym pomysłem jest jeść pachnące mocno jedzenie na open space, bo innym to może przeszkadzać. Gdy ja o tym mówię, to wydają mi się takie zagadnienia banalne, że to naprawdę nie trzeba jakiejś bardzo zaawansowanej wiedzy, a mimo wszystko czasem potrzeba kogoś z zewnątrz, kto przyjdzie i powie, że jemy w kuchni, a nie przy biurku kanapkę z jajkiem i rybą. Jak reagują dorośli ludzie na to, że zwracasz im uwagę na takie podstawowe, bazowe zachowania? Wyobrażam sobie takie ciarki wstydu, gdyby ktoś zwrócił mi uwagę, że na przykład, nie wiem, jem w niewłaściwy sposób, bo wydaje mi się, że to jest taki no, bardzo bazowy element tak zwanego dobrego wychowania. Jak reaguje dorosły człowiek, kiedy mówisz mu, że pan mówi trochę za głośno, albo że pana jedzenie nie bardzo nadaje się do tego, żeby w dużym gronie je jeść, albo że na przykład jest pan niewłaściwie ubrany? Kluczem do tego jest podkreślenie, że to na pewno nie chodzi o nich. Czyli oczywiście to na pewno państwa nie dotyczy, ale dla porządku wspomnę jeszcze. Dodatkowo mamy tendencję do stwierdzania, że nas to nie dotyczy, ale koleżanki to już tak, więc dobrze byłoby jej powiedzieć, bo to na pewno o nią chodzi. Więc ręce mi opadły teraz. Ale to dokładnie tak działa, tym bardziej, że jeśli ktoś wskazuje ci na jakiś brak w tobie, to niewiele jest osób, i nie twierdzę, że jestem taką osobą, które od razu przychodzą do refleksji, że no faktycznie, moje zachowanie może nie być najlepsze. Wtedy najprostszą taką obroną jest atak albo zaprzeczenie, albo na przykład wyśmianie. Gdy mówię o jakiejś zasadzie, szczególnie w mediach społecznościowych to obserwuję, bo tam jest łatwiej jednak też odpowiedzieć w jakiś niegrzeczny sposób. Gdy mówię o jakiejś zasadzie i ktoś czuje się osobiście dotknięty, bo niedawno się w ten sposób zachował, to od razu jest atak. Ha, to są głupie zasady, haha, nie mamy XIX wieku, o co ci chodzi babciu? Mniej więcej tak wyglądają te komentarze, a ludzie na żywo są jednak mniej skłonni do tak szybkich reakcji, więc na szkoleniach skupiam się na tym, by opisywać ogólne zachowania, nie odwołując ich do tych konkretnych ludzi, a gdy mówię o czymś bardziej zaawansowanym, to wspominam, że to w ramach ciekawostki, albo że są takie zasady, o których nie wszyscy wiedzą, a mogą im się przydać w życiu, raczej w kwestii zaciekawienia, ale też doceniając tę kulturę organizacyjną, która już w tym przedsiębiorstwie jest, bo też gdy zawsze się pojawiam w takiej firmie, to dowiaduję się najpierw, jakie tam w ogóle zasady obowiązują. Jak firma oczekuje, że ci pracownicy będą się ubierali, jak się będą do siebie zwracali, kto jest ich klientem, z kim się spotykają, do czego trzeba ich przygotować. Bo uczenie wszystkich pracowników tych samych zasad w takim samym kontekście po prostu nie miałoby sensu. Niesamowite jest to, co mówisz, jak na wszystko jest sposób i jak sposób trzeba znaleźć na niektóre osoby, z którymi pracujesz. Ale na sam koniec chciałam cię zapytać znów o twoją pracę, ale w takiej szerszej perspektywie, bo przedstawiam cię jako trenerkę etykiety, jako założycielkę Instytutu Etykiety, jako autorkę książek. Pewnie warto byłoby tutaj dodać także twoją aktywność i działalność w mediach społecznościowych, ale tak jak dzisiaj udowadniamy, także w mediach tradycyjnych. Jakie plany, jakie działania są jeszcze przed tobą? Czy myślisz o rozwijaniu tego, czym zajmujesz się dzisiaj? Czy jakieś kolejne cele i wyzwania są przed tobą? Mam przed sobą mnóstwo wyzwań i różnych aktywności. Przygotowuję się do mojej czwartej książki. Zaczynam też pracę nad książeczkami dla dzieci, ale nie sądziłam, że to może być tak skomplikowane wyzwanie jak stworzenie książeczek dla dzieci. Jeśli ktoś z państwa by chciał to zrobić, to proszę się powstrzymać, bo ja już pracuję nad tym 1,5 roku i dzisiaj się zorientowałam, że zaczynamy od nowa chyba cały projekt, bo rzeczywiście mówić do najmłodszych jest najtrudniej, ale bardzo chcę i zależy mi na tym, żeby uczłowieczać tę etykietę, żeby ona nie była rozumiana w sposób prześmiewczy, żeby ludzie nie kojarzyli etykiety z jedzeniem banana nożem i widelcem, bo to może być ciekawostka, ale raczej z tym, że to dodaje pewności siebie, żeby zachęcać ludzi do okazywania szacunku innym, że mówienie dzień dobry sąsiadom jest miłe, jest w dobrym tonie, a udawanie, że się kogoś nie widzi, jest niegrzeczne. Żeby trochę wypleniać z niektórych taką moralność pani Dulskiej, że u innych widzi się źdźbło, a u siebie kołka już niekoniecznie. Bardzo chciałabym odczarowywać dalej etykietę i znajdować na to nowe sposoby, a zmieniające się ciągle media społecznościowe na to pozwalają, bo umożliwiają docieranie do coraz to nowych grup. Miałam tym pytaniem zakończyć naszą rozmowę, ale poczułam się troszkę zachęcona stwierdzeniem, że witamy się z sąsiadami, że mówimy im dzień dobry oczywiście. A czy wychodząc z windy mówimy dziękuję? To jest warszawski zwyczaj, dziękowanie podobno. Mówimy do widzenia, ale dziękuję też nie jest błędem. I to dziękuję wzięło się z czasów, kiedy w windzie był windziarz. I jemu się dziękowało za to, że nacisnął za nas ten guziczek. Dziękuję jest takim lokalnym raczej zwyczajem.
Jak widzicie, zawsze można się dowiedzieć czegoś nowego. Ja się z tego bardzo cieszę. W ogóle cieszę się, że przyjęłaś zaproszenie, że pojawiłaś się w Drogowskazach, no i że swoją wiedzą i doświadczeniem zgodziłaś się ze mną, a tak naprawdę z naszymi słuchaczami podzielić. Bardzo dziękuję za zaproszenie. Waszym i moim gościem była dzisiaj Aleksandra Pakuła, trenerka etykiety, założycielka Instytutu Etykiety, a także autorka książek z tym tematem związanych. Nasza rozmowa dobiegła końca. Ja już pożegnałam Olę, zostając z całym mnóstwem nowych informacji w głowie. Jest ich bardzo dużo, dlatego zachęcam was do tego, żeby do tej rozmowy sobie wrócić, odsłuchać jej jeszcze raz, a możecie to zrobić, dlatego że ona jest już dostępna zarówno na Spotify, jak i na YouTubie, i na jednym, i na drugim portalu na kanałach Drogowskazów. Z kolei po więcej informacji na temat naszego programu odsyłam was na Facebooka. Tam znajduje się nasze konto. Staram się w miarę regularnie publikować informacje o naszych planach oraz gościach, których zapraszamy. No i cóż, wydaje mi się, że to jest już wszystko na dzisiaj. Bardzo wam dziękuję za to spotkanie i nie ukrywam, że niezmiennie. Mam nadzieję, że słyszymy się już niedługo. Do usłyszenia. Aleksandra Galant. Drogowskazy.